W niedzielę już po raz 76 odbyły się uroczystości upamiętniające poległych w bitwie pod Gruszką. Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczyły się one do mszy w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jóźwikowie oraz oddania hołdu zmarłym na Polance Chwały. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Mszy świętej w Jóźwikowie towarzyszyła bardzo duża frekwencja mieszkańców okolicznych terenów. Obecni byli także przedstawiciele środowisk kombatanckich z pocztami sztandarowymi. Główna część wydarzenia odbyła się na tzw. Polance Chwały w miejscowości Gruszka. Pod brzozowym krzyżem, gdzie niegdyś stał pomnik upamiętniający ofiary, głos zabierali zgromadzeni goście, w tym poseł na Sejm RP Andrzej Szejna oraz prezes Koneckiego oddziału ZW i RWP Andrzej Nieszpaur. Jeszcze 2 lata temu stał pomnik. Został on zbezczeszczony przez tych, którzy zachłyśnęli się ideologicznymi fałszowaniem historii, wyrażają się ponad żołnierską, polską, katolicką krew. Szanowni zebrani, potomni spadkobierczy tych, którzy oddali w tym miejscu życie za ojczyznę, nie zapomnimy. Przyczynimy się do powrotu pomnika na jego miejsce. Robimy to nie tylko dla pamięci osób, które poległy, które oddały życie, które poniosły rany, ale robimy to dla naszych przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Bo patriotyzm to oczywiście w czasie wojny służba Polsce z bronią w ręku, służba Polsce w konspiracji, w armii, ale w czasie pokoju to również dbałość o historię, dbałość o to, aby nie była ona zakłamywana, bo jaka będzie młodzież w przyszłości, że nie będzie znała prawdy i historii swojego własnego narodu, swojego własnego kraju, nie będzie nic znaczyła. I dlatego właśnie dla naszych przyszłych pokoleń, dzieci, wnuków, będziemy o tą historię walczyć. Obecny na miejscu był także przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Zbigniew Kowalczyk. Pod krzyżem delegacje Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz przedstawiciele Nowej Lewicy z Andrzejem Szejną na czele złożyli znicze oraz wieńce. Uroczystości biesiadne, takie jakie znamy z poprzednich lat, nie mogły zostać zorganizowane ze względu na sytuację epidemiczną. Górą chmurka płynie, ptak na niebie tańczy. Dołem przez gęstwinę idą partyzanci. Tym rapieżniki leśne wilków zływa taka. Żandar wejść tu nie śmie i SS ma stracha. Idą, idą leśni, kompas mają w piach. Nikt nie słyszy pieśni, tylko jeden las. Idą, idą leśni, drogę leśną daj. Tam gdzie my jesteśmy, tam jest wolność.